imieniu organizatorów dzisiejszej sesji Instytutu Historii i Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie, Instytutu Pamięci Narodowej Ojca w Łodzi oraz współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie oraz Związku Strzeleckiego Strzelec w Piotrkowie. Witam Państwa serdecznie, dr Dariusz Żolów. Pragnę szczególnie serdecznie przywitać naszych wielkich i zachowanych też w pamięci gości. Łamiąc troszeczkę protokół, zacznę od naszych bohaterów. A więc witam serdecznie pana generała Stanisława Karińskiego w Burze. Witam serdecznie pana pułkownika Tadeusza Barańskiego Tatara ze zgrupowania Nordpomorskie. Witam serdecznie panią major dr Halinę Kępińską Bazylewicz-Korę. Łącznik sanitariuszkę 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Witam serdecznie pana majora Zdzisława Raszkiewicza. Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Łódź. Witam serdecznie pana majora Ryszarda Zielonkę, Kmicica. Prezesa Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Witam serdecznie pana kapitana Wiesława Białkowskiego, żołnierza Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Witam serdecznie pana kapitana Mirosława Kotę, Mira. Witam serdecznie pana kapitana Ryszarda Kozowskiego-Rysia. Witam serdecznie także kapitana Stanisława Szefera z Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Nie wiem, czy jest na sali, bo nie mam przyjemności tej pory poznać, ale obiecali, że przyjadą do Zelowa członkowie rodziny pana Edmunda Jacha, Łódziak. Nie wiem, czy są, miała być... O! Żona oraz syn, pan Mirosław, który pochodzi też z Zelowa, cała rodzina. Znamy się przez telefon. Witam Państwa serdecznie. Nie wiem, czy są, chociaż mam nadzieję, mieli jeszcze dojechać inni żołnierze z Światowego Związku Żołnierzy, ale mam nadzieję, że będą na drugiej części. Witam serdecznie, teraz już realizując protokół, oczywiście panią wojewodę łódzką, panią Jolantę Komińską. Witam przedstawicieli Wojska Polskiego 32. Bazy Lotniczej Łasku. Nie wiem, czy dojechali, ale mieli być, może będą na drugiej części. Witam serdecznie przedstawiciela starosty Białopatowskiego w osobie pana Tadeusza Kubika. Witam serdecznie pana profesora Marka Dudkiewicza, dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego. Witam serdecznie przedstawicieli władz miasta Zelowa, na czele z panią Urszulą Świerczyńską, burmistrz Zelowa. Witam serdecznie pana Wincentego Perlińskiego, przewodniczącego Rady Miasta w Zelowie. Witam serdecznie pana podinspektora, magistra inżyniera Krzysztofa Miłkuskiego, komendanta komisariatu wojskowego. Witam serdecznie przedstawicieli duchowieństwa katolickiego, które dotrze na pracę z księdzem Marianem Chałkiem. Witam serdecznie przedstawicieli duchowieństwa ewangelickiego w osobie pastora Romana Lipińskiego. Serdecznie witam zawsze z nami współpracujących, to znaczy z Instytutem Historii, troszkę pana Marka Druszkę, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej. Panią dr Jannę Żelazko,
Naczelnik Biura Edukacji Publicznej. Witam serdecznie referentów dzisiejszej sesji, pana profesora doktora Janusza Wróbla, pana doktora Tomasza Toborka, też z IPN-u. Witam serdecznie panią magister Milenę Biekowską. Witam serdecznie rodzinę porucznika Ludwika Danielaka, bojara, słynnego partyzanta z Bełchatowa. Witam serdecznie pana kuratora Łuskiego, pana Kamińskiego. Witam serdecznie pana Józefa Budzińskiego, kuratora ze Związku Strzeleckiego Strzelec. Mam nadzieję, że dojechał. I witam serdecznie pan Jerzy Dęga, przewodniczący NSZ Solidarność Rolników Indywidualnych z okręgu łódzkiego. Przepraszam. Pana pułkownika Zbigniewa Dądziło ze Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Witam pana Pawła Wąsa, przewodniczącego klubu historycznego imienia generała Stefana Lubelskiego Grona w Kraszpie Trybunalskim. Pana Marka Polimiceusza ze Związku Strzeleckiego Strzelec z Paradyża. Witam pana Antoniego Owczarka z RSKK z Bełchatowa. Oczywiście witam serdecznie gospodarza tego wspaniałego obiektu, pana Damiana Nowaka, dyrektora liceum. Gronem pedagogicznym, oczywiście wspaniałą młodzieżą tego liceum. Oraz wszystkich przybyłych gości, za które przybycie serdecznie państwu dziękuję. Proszę państwa, po naszej części oficjalnej chciałbym tutaj poprosić kolegę Marka Łysaka, aby odpalił symboliczny znicz pamięci i naszych harcerzy. Dzień dobry państwu. Nie zupełnie tak. Myśmy poprosili pana prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kękuszu, pana majora Leszkiewicza i przyjaciela pana Richtera Mirosława Kopę, żołnierza 25. Pułku Armii Krajowej, o symboliczne odpalenie znicza, z którym harcerze udadzą się na grób pana Richtera świętej pamięci. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, przechodząc do drugiej części, do pierwszej jako oficjalnej części związanej z naszą sesją popularno-naukową. Bardzo proszę pana dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału Łodzi, pana Marka Duszkę, o otwarcie wystawy, która jest jednym z projektów realizowanych przez Łódzki Oddział IPN. Dotyczy okręgu łódzkiego AK, który oczywiście jest związany ściśle z ziemią łódzką, a z kolei ten okręg był nadrzędną strukturą, w której znajdował się rejon 5, a więc rejon Zelowski AK. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, dzisiaj w Zelowie spotykamy się na konferencji, a także na otwarciu wystawy poświęconej żołnierzom okręgu Łódź Armii Krajowej Barka. Jest to specyficzne otwarcie wystawy, jaką wystawę otwieram w kolejnym miejscu. Natomiast po raz pierwszy mam zaszczyt otworzyć wystawę przygotowaną przez pracowników Łódzkiego Oddziału Pamięci Narodowej w obecności technicznych bohaterów, którzy mają miejsce na tej wystawie.
Dziękuję serdecznie za przybycie żołnierzom Armii Krajowej, żołnierzom Armii Krajowej Warka. Region łódzki jest wyróżniony w ten sposób, jeśli chodzi o działalność kombatancką, tym, że żyją wśród nas jeszcze i są obecni wśród nas, wśród młodzieży. Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę żołnierze 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej, żołnierze Armii Krajowej, jak licznie dzisiaj z nami są obecni. I tak naprawdę, mimo że przedstawiamy na tej wystawie historię, wydaje się tak odległą, poświęconą żołnierzom Armii Krajowej, historię okupacji, to jesteśmy zaszczyceni obecnością tych, którzy byli dowódcami, którzy byli żołnierzami, którzy walczyli w tych bitwach, które pokazujemy na tej wystawie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Panu za przybycie na tą wystawę. Liczę na krytyczną recenzję uczestników walk żołnierzy Armii Krajowej tej wystawy. Szanowni Państwo, wystawa historyczna, którą przygotowuje Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, zawsze się składa z kilku elementów, tak? Jest na początku jakiś wstęp historyczny pokazujący w tym wypadku inwazję niemiecką, podział ziem polskich między, na terenie łódzkim między generałem Gubernia a Rzeszę. Przedstawiamy przemoc, konspirację, walkę 20. Pułku Piechoty Armii Krajowej, a także losy żołnierzy później, tak? Bo jak dobrze wiemy, żołnierze Armii Krajowej, losy były bardzo podobne, to jest udział w Legionach, w wojnie 1920 roku, w konspiracji, w obronie granic polskich, później w konspiracji, a później po zakończeniu wojny to niejednokrotnie są przykany i więzieni. Taki los żołnierzy jest tutaj też na tej wystawie pokazany. Szanowni Państwo, ja może tylko zwrócę uwagę na pewne elementy, które są w tej wystawie, ponieważ znam tematy referatu i chciałbym się skupić, ponieważ jest dużo młodzieży, tylko i wyłącznie na jednym panelu, który chciałbym przede wszystkim młodzieży pokazać, bo wojna i konspiracja to nie tylko walka, to także działalność propagandowa, to także nauka, szkolnictwo, kultura w okupacji. Ja chciałbym się skierować do takiego panelu i chciałbym szczególnie zwrócić uwagę młodzieży na kilka postaci, bo okupacja i działalność Armii Krajowej to jest też wywiad. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeden panel i na dwie dziewczyny, które niewiele były starsze od Was. Pani Władysława Cawan z Inawy, lat 20, pani Janina Cawan, wieku lat 27, Irena Poborc, wieku lat 24 i Halina Poborc, lat 21. W trudnych czasach okupacji te młode, dzielne osoby działały w komórce wywiadowczej w Spalach. Zostały aresztowane i rozstrzelano je 3 października 1942 roku. Chcemy zwrócić uwagę, że te osoby były niewiele starsze od Was, a podjęły walkę, podjęły bardzo trudną działalność, jaką jest działalność wywiadowcza. I za swoje bohaterstwo przypłaciły życie. Sądzę, że winniśmy im, tym młodym, dzielnym dziewczynom pamięć, szczególnie na ten panel. Jeżeli będziecie Państwo oglądać wystawę, chciałbym młodzieży zwrócić szczególną uwagę. Ponieważ wystawa ma być charakter edukacyjny, należy ją obejrzeć, zobaczyć. Liczymy na też recenzje i uwagi do wystawy. Zachęciłbym Państwa do obejrzenia tej wystawy. Krótką przerwę, Panie Doktorze, Pan przewiduje, tak? Tak, tak. Krótką przerwę i 10 minut i rozpoczynamy konferencję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przerwa będzie troszeczkę później. Tak, tak. Proszę Państwa, ja tylko właśnie chciałem przedstawić program, który... Proszę Panie Doktorze. Otóż tak naprawdę zaraz będziemy
rozpoczynali formalnie naszą konferencję, a taka krótka przerwa kawowa, tak zwana, będzie mniej więcej, jeśli nam wszystko się uda z czasem, a mam nadzieję, że może referent jeden czy drugi skrócił o minutę swoje wystąpienie, w każdym razie to jest bardzo ciężko, panie profesorze, ale przerwa kawowa jest przewidywana między 10.50 a 11.00. Oczywiście myślę, że postaram się tak to zorganizować, żeby nie było to odczuwalne dla Państwa jako przeciążenie czasowe, mam nadzieję. W związku z tym pozwolę sobie już oficjalnie otworzyć część dotyczącą konferencji naukowej. Przypomnę tylko Państwu, że po naszej sesji w krótkim zakończeniu konferencji oczywiście będzie czas na kilka słów od naszych gości, a potem oczywiście będziemy się organizować w kolumnę i razem z wojskiem, które przybędzie do nas tutaj pod liceum, będziemy mieli przemarsz do kościoła, gdzie ma czekać na nas ksiądz biskup Andrzej Lefa. Także mam nadzieję, że program... Adam. Mam nadzieję, że ten program zostanie jakby zrealizowany tutaj w ramach czasowych i nie spóźnimy się do kościoła. Proszę Państwa, oddaję głos naszej wspaniałej młodzieży, która rozpocznie naszą część konferencyjną od dwóch balad partyzanckich. Bardzo proszę o ciszę, a ponieważ jest to pierwsza pieśń, jest to nieoficjalny hymn Armii Krajowej, bardzo proszę Państwa o powstanie. Thank you.
dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę o pierwszy referat i o wystąpienie pana profesora Janusza Brudla z Instytutu Pamięci Narodowej. Jego referat nosi tytuł Geneza Polskiego Państwa Podziemnego. Bardzo proszę, panie profesorze. Proszę państwa, że książę chciałby również skorzystać z notatek. Byłoby niedobrze, gdybym popełnił jakiś błąd. Szanowni państwo, 73 lata temu dobiegała końca kampania wrześniowa. Pierwsza wielka kampania II wojny światowej. Kapitulowała, zniszczona, bombardowana Warszawa, kapitulowała twierdza w Modlinie. Do ostatniej bitwy szykowali się żołnierze samodzielnej grupy operacyjnej po lesie generała Kleberga. Do ostatnich bojów szykowali się żołnierze i marynarze broniący się na półwyspie Helsy. Klęska wojenna niewątpliwie była ogromnym szokiem dla całego narodu polskiego. Szok był tym większy, że Wojsko Polskie było jedną z największych armii ówczesnej Europy. Było dumą narodu i nie szczędzono na rozwój armii środków finansowych. Znana jest ofiarność społeczeństwa, chociażby na Fundusz Obrony Narodowej. Oczywiście niewielu z Polaków zdawało sobie wówczas sprawę, że te wydatki Polski na zbrojenia, chociaż w skali naszego kraju ogromne, były daleko niewystarczające, znacznie mniejsze niż wydatki Niemiec, które w pewnym momencie wydawały 60% swojego budżetu na cele wojenne. Szok klęski był tym większy, że ton propagandy państwowej polskiej przed wojną był optymistyczny. W majowym przemówieniu minister Beck mówił o tym, że Polska nie da odetchnąć się od Bałtyku, że najważniejszy dla niej jest Horn. Tymczasem po upływie miesiąca straciliśmy niepodległość. Szok był tym większy, że władze państwowe w wielu wypadkach nie stanęły na wysokości zadania. Mam tu na myśli zwłaszcza gigantyczny chaos ewakuacji, porzucanie miast przez władze państwowe, prezydentów niektórych krajów i niektórych miast. Wyjątkiem tu chwalebnym jest postać Stefana Starzyńskiego, prezydenta miasta stołecznego. Szok był tym większy, że w Polsce zadano cios w plecy. 17 września do agresji przystąpił Związek Sowiecki, czego się zupełnie wówczas nie spodziewano. Szok dla narodu był tym większy, że najeźdźcy wyśmiewali wysiłek zbrojny narodu polskiego. Bo wówczas propaganda hitlerowska lansowała tezę, że polscy ułani z lancami i szablami szarżowani na niemieckie czołgi, co oczywiście nie było prawdą. Tchórzostwo i okrucieństwo Polakom zarzucali również Sowieci. Szok dla społeczeństwa polskiego był tym większy, że kraj stracił niepodległość. Został ponownie podzielony między dwa sąsiednie wielkie mocarstwa. Jak napisał w swojej książce Jan Karski, kampania wrześniowa 1939 roku cofnęła do Polaków wskazówki zegara o 25 lat, a więc do roku 1914, kiedy Polski na mapie Europy nie było. Powstaje pytanie, jak na taki tragiczny rozwój sytuacji zareaguje społeczeństwo polskie. Tu jest zasadniczo trzy alternatywne scenariusze. Pierwszy, społeczeństwo polskie pod wpływem nieszczęścia pogodzi się z sytuacją i decydując się na czynną kolaborację z najeźdźcami, starać się będzie ułożyć swój codzienny byt na znośny warunek. Drugi scenariusz to społeczeństwo polskie pogrąży się w powszechnej depresji i biernie oczekiwać będzie na dalszy rozwój wypadków.
I wreszcie trzeci scenariusz. Społeczeństwo polskie podejmie próbę oporu przeciwko obrajeństwu. Dziś wiemy, że został zrealizowany ten wariant trzeci, a więc wariant oporu i budowy podziemnych struktur zbrojnych i oporu cywilnego. Chociaż oczywiście nie należy zapominać o tym, że życie ma swoje prawa, że nie wszyscy mogli być partyzantami, nie wszyscy mogli być konspiratorami. Większość społeczeństwa pogrążonego w biedzie, nękanego przez okupantów, musiała walczyć o przetrwanie, o zapewnienie swoim najbliższym warunków bytu. Dlaczego ten heroiczny, a zarazem bardzo niebezpieczny wariant przyjęło polskie społeczeństwo? Otóż myślę, że złożyło się na to kilka zasadniczych czynników. Pierwszy to niewątpliwie tradycja walki o wolność i konspiracji w walce o wolność. Ta konspiracja to przecież datuje się od czasów schyłku I Rzeczypospolitej, od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez konspirację wojskową Królestwa Kongresowego przed powstaniem listopadowym, konspirację niepodległościową przed powstaniem styczniowym. W 1939 roku ludzie jeszcze pamiętali bojowców Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy strzelali do carskich policmajstrów, walcząc nie tylko o wolność społeczną, ale również o niepodległość kraju. Pamiętamy również o wysiłku Polskiej Organizacji Wojskowej w okresie I wojny światowej. Czyli ta tradycja to jeden z tych czynników. Drugi czynnik, moim zdaniem bardzo istotny, to to, że z II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym zakończył się proces formowania nowoczesnego narodu polskiego. Naród polski to nie tylko ziemiaństwo czy szlachta, nie tylko inteligencja i mieszczanie, ale również szerokie masy chłopów i robotników. Do tego przyczyniła się służba wojskowa w Wojsku Polskim w latach międzywojennych. Do tego przyczyniło się wychowanie w szkołach podstawowych, ogólnokształcących i wyższych w okresie II Rzeczypospolitej. Dlatego również przyczyniła się działalność partii politycznych, z których prawie wszystkie, z wyjątkiem może właśnie komunistów, były partiami patriotycznymi i ich działalności wątek patriotyczny był niezwykle silnie eksponowany. Wreszcie kolejny czynnik, który spowodował, że Polacy podjęli ten heroiczny rad. Okupanci nie zostawili, mówiąc szczerze, Polakom żadnego wyboru. Od początku rozpoczęły się masowe represje, które spowodowały, iż w społeczeństwie powstały nastroje odwetu, oporu i walki. Wreszcie czynnik ostatni, może jeden z najważniejszych. Otóż powszechna była świadomość, że wojna się nie skończyła. Od 3 września 1939 roku wojna nabrała charakteru światowego. Do wojny przystąpiły dwa wielkie mocarstwa, Wielka Brytania i Republika Francuska. I wreszcie związany z tym kolejny czynnik to powstanie rządu polskiego na uchodźstwie właśnie u boku sojuszników. Zapis artykułu 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tak zwanej Konstytucji Kwietniowej, przewidywał, że prezydent ma prawo wyznaczyć swojego następcę w okresie wojny. Prezydent Mościcki, internowany w Rumunii, z tej możliwości skorzystał i wyznaczył swoim następcą nowego prezydenta Władysława Braszkiewicza. Ten z kolei powołał do życia rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie, tego premiera otrzymał generał Władysław Sikorski. Generał Władysław Sikorski powołał rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Kolejnym etapem budowy polskiego państwa na uchodźstwie było powołanie Komitetu do Spraw Krajów, Komitetu Ministrów do Spraw Krajów. Uznano, że musi być na emigracji, na uchodźstwie specjalna instytucja, która zajmie się organizowaniem i nadzorowaniem oporu społeczeństwa polskiego na terenie kraju. Szefem tego komitetu został generał
Kazimierz Sosnkowski, jeden z najbliższych współpracowników marszałka Piłsudskiego od czasów I wojny światowej. Ale oczywiście nie tylko to, co działo się na emigracji, miało znaczenie. Te czynniki, o których powiedziałem, spowodowały, że rozpoczął się żywiołowy ruch tworzenia konspiracyjnych organizacji na terenie okupowanego kraju. I to zarówno pod okupacją niemiecką, jak i pod okupacją sowiecką. Pierwsze decyzje w tej sprawie zapadły już jeszcze w czasie trwania kampanii wrześniowej. Już 17 września, jeszcze przed opuszczeniem kraju przez marszałka Ryza Śmigłego, naczelnego wodza, zapadła decyzja, żeby powołać w kraju konspirację zbrojną. Te decyzje zostały zrealizowane kilka dni później przez wysłanie specjalnym kurierem do Warszawy, broniącej się jeszcze Warszawy, decyzji marszałka Śmigłego Ryza o powołaniu organizacji konspiracyjnej. Ta decyzja marszałka spotkała się zresztą z równoległą decyzją generała Karaszewicza Tatarzewskiego, który również myślał, będąc w Warszawie, o powołaniu organizacji konspiracyjnej. I właśnie 26-27 września zapadła decyzja o tym, że generał Karaszewicz Tatarzewski zostanie na czele specjalnie zorganizowanej tajnej organizacji, która będzie prowadziła walkę zbrojną z okupantem i sowieckim, i niemieckim. Taką decyzję podjął generał Rummel, który był dowódcą obrony Warszawy. Przeznaczył na ten cel zresztą pierwsze środki finansowe. Generał Tatarzewski Karaszewicz otrzymał 500 000 złotych polskich, co na ówczesny czas było sumą dużą, i około 150 000 złotych, ale w walutach wymienialnych, czyli w dolarach i funtach, co miało również swoje ogromne znaczenie. I właśnie w tych dniach powstała Służba Zwycięstwu Polski, pierwsza wielka organizacja zbrojna, która miała kontynuować walkę zbrojną w kraju. Równolegle ta walka miała być kontynuowana, ale na uchodźstwie, przez rząd polski w Paryżu. Generał Sikorski tej decyzji o powołaniu Służby Zwycięstwu Polski w pełni nie zaakceptował. Nie zaakceptował dlatego, ponieważ obawiał się, że kierownictwo tej organizacji znajdzie się w rękach Piłsudczyków, tej orientacji politycznej, której generał Sikorski był przeciwnikiem. Dlatego też zdecydował się o zreorganizowaniu tej struktury i powołał właśnie na przełomie października, listopada, czy listopada, grudnia 1939 roku decydował o powołaniu Związku Walki Zbrojnej organizacji podlegającej bezpośrednio rządowi emigracyjnemu we Francji, a potem w Londynie. Początkowo kierownictwo tej organizacji znajdowało się właśnie w Paryżu. Komendantem Związku Walki Zbrojnej został generał Sosnkowski. Z czasem zrozumiano, że tego rodzaju struktura czy podległość jest niemożliwa do utrzymania ze względu chociażby na utrudniony kontrakt z okupowanym krajem. I zdecydowano się przelać w połowie 1940 roku pełnię władzy nad tą strukturą konspiracyjną na ręce generała Stefana Wroweckiego-Groda, z którego nazwiskiem konspiracja Polski jest, dla II wojny światowej jest na ogół kojarzona. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie panu profesorowi. Dodam tylko trzy krótkie informacje. Po pierwsze, pan profesor był moim nauczycielem akademickim, bardzo dobrym zresztą. Po drugie, pan minister Ciechanowski, szef Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jedzie do Zelowa, to znaczy jest w trasie, tyle wiem. A po trzecie, proszę państwa, pan generał Aleksander Arkuszyński-Maj,
drugi słynny nasz generał i wielki partyzant, będzie na drugiej części uroczystości w kościele. Także dziękuję jeszcze raz panie profesorze za wystąpienie i bardzo proszę pana doktora Tomasza Toborka z Instytutu Pamięci Narodowej o referat dotyczący Łódzkiego Okręgu Armii Krajowej, kryptonim Barka. Dodam tylko, że pan doktor Tomasz Toborek jest pracownikiem, jest kierownikiem referatu badań naukowych w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział Łodzi, jest autorem wielu publikacji naukowych dotyczących drugiej konspiracji niepodległościowej, między innymi napisał biografię kapitana Stanisława Sojczyńskiego Warszyca, o którym dziś też będziemy mówili, też w pewnym symbolu ziemi łódzkiej, ziemi piotrkowskiej, a więc żołnierzu wyklętym, oraz autorem wielu innych publikacji dotyczących między innymi młodzieży i muzyki rockowej lat 80. To tyle woli wyjaśnienia. Bardzo proszę panie, proszę. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. No trudno w 15 minut opowiedzieć historię okręgu łódzkiego Armii Krajowej, dlatego postaram się jakby skupić na pewnych wybranych zagadnieniach. Chciałbym, żeby może udało się uchwycić specyfikę okręgu łódzkiego i działalności konspiracyjnej na tym terenie. Wynikała ona w znacznej mierze z sytuacji administracyjnej tych ziem. Z jednej strony jako centrum i największe miasto regionu Łódź musiała spełniać rolę koordynatora działań konspiracyjnych. Z drugiej jednak strony w porównaniu z ośrodkami, które znalazły się w generalnej guberni, sytuacja wykonawczego miasta była o wiele trudniejsza. Kiedy tworzono pierwsze struktury konspiracyjne, czy należność organizacyjna Łodzi w ramach struktur okupacyjnych nie była jeszcze przesądzona. 8 października wydano wprawdzie dekret ustanawiający podział ziem polskich, ale decyzję o losach Łodzi odłożono na później. Pojawił się nawet pomysł, by w Łodzi stworzyć stolicę gubernatorstwa. Nie został on jednak dobrze przyjęty przez silną mniejszość niemiecką i to najprawdopodobniej jej naciski sprawiły, że miasto ostatecznie włączono do Rzeszy. Formalnie dokonało się do 9 listopada 1939 roku. Łódź znalazła się tym samym w rejencji halickiej, będąc częścią tzw. kraju Warty. W kwietniu 1940 roku została jednak stolicą rejencji jako Litzmannstadt. Włączenie do Rzeszy spowodowało oczywiście sporo ograniczeń, które znacznie utrudniały działalność konspiracyjną. W generalnej guberni łatwiej się było przemieszczać, by korzystać z komunikacji. Na domiar złego ludność, która znalazła się na terenach wcielonych, to w tym znacznym stopniu wysiedlenia i wywózki do pracy w głąb Rzeszy. Do Łodzi przybywali natomiast osadnicy zajmujący miejsce wysiedlanych i osiedlający się w najatrakcyjniejszych dzielnicach miasta. Polskich mieszkańców miasta wysiedlano więc bez skrupułów centralnych dzielnic Łodzi, Pabianic, Jeża. Losy ich były jednak tak lepsze niż młodzieży wywożonej na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy. Z przedwojennego województwa łódzkiego hitlerowcy wywieźli do pracy najprawdopodobniej blisko 200 tysięcy osób. W codziennej działalności sytuację utrudniał bardzo sprawny i represyjny aparat administracyjny okupanta oraz będąca specyfiką Łodzi duża ilość Niemców i Volksdeutschów współpracujących z najeźdźcą. Warto podkreślić, że wspomniana mniejszość niemiecka liczyła już w listopadzie 1939 roku prawie 70 tysięcy osób. W wyniku przesiedleń urosła latem 1944 do około 150 tysięcy. Niemal w każdym domu mieszkała więc grupa osób będąca potencjalnie niebezpieczna dla spotykających się działaczy konspiracji. O tym, jak wielkie niebezpieczeństwo groziło ze strony lokalnych Niemców, można się było przekonać już na początku okupacji, gdy tworzono listy osób, przedstawicieli miejscowej inteligencji, którzy później ginęli w masowych egzekucjach, choćby w lasach ludźmierskich i innych tego typu miejscach. Teraz już o początkach konspiracji. W połowie września wojewoda łódzki Henryk Józewski powołał tajnego pełnomocnika dla organizacji samopomocy i samoobrony, majora Kazimierza Kowalskiego. Zorganizowano wówczas tak zwany jawny komitet obywatelski, na którego czele stał formalnie biskup Kazimierz Tomczak, a faktycznie znany historyk profesor Zygmunt Lorus. Nieco później tworzono komitet opieki nad więźniami obozu w Radogoszu. Pomimo trudnych warunków pracy konspiracyjnej, Łódź jako
największe miasto regionu, pozostała zarazem najważniejszym ośrodkiem ruchu OPO. Zygmunt Walter Janke pisał we wspomnieniach, że duże skupisko miejskie ułatwiało działalność ludzi żyjących nielegalnie. W pracy pomagało też odpowiednie zaplecze intelektualne i ludzkie w postaci osób związanych wcześniej z obronnością. Już w okresie międzywojennym w Łodzi działały prężnie młodzieżowe środowiska Związku Strzeleckiego, Sokoła i Harcerstwa. Poważnym zapleczem była grupa oficerów i podoficerów rezerwy, żołnierzy przedwojennych 28 Pułku Strzelców Kaniowskich i 25 Pułku Ziemi Piotrkowskiej. Były też osoby, które ukończyły kurs w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i przysposobienia wojskowe. Dlatego od początku wojny nie było wątpliwości, że właśnie w Łodzi ma powstać centrala koordynująca działania konspiracyjne na tym terenie. Świadczą o tym już pierwsze działania Służby Zwycięstwa Polski i wysyłanie do Łodzi emisariuszy mających tworzyć struktury konspiracyjne. Pierwszym z nich był Stanisław Sosabowski, który przyjechał do Łodzi w październiku 1939 roku. Pozostawiłem po sobie wspomnienia, których pisał, tutaj cytat. Nawiązano odpowiedni kontakt i po kilku dniach wróciłem do Warszawy na próbę na zarządzenie Robeckiego, któremu złożyłem raport okręg łódzki przekazać podpułkownikowi usuwanowanemu Okulickiemu. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście tak było, bo w tym momencie trudno jeszcze mówić o powstaniu okręgu łódzkiego, tym bardziej, że tworzenie struktur łódzkiej konspiracji zahamowało aresztowania, jakie miały miejsce na początku października 1939 roku. Aresztowano m.in. Kazimierza Kowalskiego i byłego prezydenta miasta Aleksego Orzewskiego. Ponadto Sosabowski nie mógł przekazać okręgu Okulickiemu, bo ten nie był jeszcze nominowany na szefa okręgu. Kolejnym emisariuszem Komendy Głównej Służby Zwycięstwa Polski w Łodzi był bowiem Edward Pfeiffer-Rath, który miał rozpocząć pracę nad budową struktur SZP. W połowie października przybył więc do Łodzi, ale z powodu błędnych haseł otrzymanych z centrali nie udało mu się praktycznie z nikim skontaktować. Dopiero po jego powrocie do Warszawy zdecydowano, że do Łodzi zostanie wysłany Okulicki jako komendant okręgu łódzkiego Służby Zwycięstwa Polski. Do uporządkowania miały bardzo wiele spraw. Nieustalone były nawet kwestie formalne. Specyficzna sytuacja w Łodzi nie polegała tylko na tym, że centralne miasto regionu włączono do Rzeszy, ale na fakcie, że obszar okręgu armii krajowych został podzielony. Część znalazła się w obrębie Rzeszy, a część w generalnej gubernii. Dlatego Komenda Główna rozpatrywała nawet możliwość utworzenia dwóch okręgów, Łódź Miasto i Łódź Województwo. Wschodnią część województwa łódzkiego planowano podporządkować Komendzie Okręgu Warszawa Województwo. Ostatecznie powstał jednak jeden okręg należący do obszaru nr 1 Warszawa i składający się początkowo z 6 inspektoratów łódzkiego, sieradzko-gielińskiego, kaliskiego, kutnowskiego, piotrkowskiego i skierniewickiego. Później inspektorat skierniewicki został przekazany do okręgu Warszawa, a kaliski do okręgu Poznań. Według struktury ukształtowanej ostatecznie w 1942 roku cztery inspektoraty rejonowe, łódzki, sieradzko-wieluński, kutnowski i miasto Łódź, znalazły się w omawianym kraju Warty, a inspektorat Piotrków Trybunalski przyłączony został do generalnej, czy pozostał generalnym gubernem. Zadaniem łódzkiej komendy ZWZ-AK było też wchłanianie powstałych już wcześniej spontanicznie grup konspiracyjnych. Było ich w Łodzi sporo. Najliczniejszą była najprawdopodobniej Polska Organizacja Bojowa, skupiająca dawnych oficerów i podoficerów rezerw. Powstała ona z inicjatywy Henryka Bartoszewicza, pseudonim Janowa, działacza przedwojennego Związku Młodej Polski oraz Fabiana Urbaniaka, pseudonim Piła. Polska Organizacja Bojowa podporządkowała się ZWZ w styczniu 1940 roku. Kolejnymi silnymi organizacjami była tzw. Grupa Wedotiewa, wywodząca się ze Związku Strzeleckiego oraz Polska Organizacja Wojskowa skupiająca byłych połowiaków. Dodać trzeba, że dowódcy podporządkowanych organizacji otrzymywali w swojej działalności sporą swobodę. W przypadku grup zbrojnych najczęściej ograniczano się do zaprzysiężenia kierownictwa i zachowywano pierwotną ich strukturę, przydzielając jedynie część zadań należących do okręgu ZWZ. Między innymi dlatego procent zaprzysiężonych żołnierzy AK był w Łodzi niewielki. Do lata 1944 roku zaprzysiężono tylko co czwartego żołnierza. Od 1942 roku w szeregi łódzkiej armii krajowej weszli również żołnierze Komendy Obrońców Polski, Polski Niepodległej i Narodowej Organizacji Wojskowej.
Mniej istotną rolę odgrywała konspiracja obozów i partii politycznych, ale były też struktury Stronnictwa Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Ludowego. Dla kierownictwa ludzkiej konspiracji było sprawą oczywistą, że wobec braku warunków do rozwoju konspiracji zbrojnych należy skupić się na działaniach wywiadowczych i sabotażowych. Najpierw trzeba było jednak zorganizować odpowiedni sztab ludzi. Pierwszymi zresztą krótkotrwałymi współpracownikami Okolickiego byli porucznik Tomasz Pijałkowski i porucznik Janusz Orłowski. Inspektorem łódzkim został major Stanisław Juszczakiewicz Stanisław Korki, który z powodu braku odpowiednich nominacji musiał także pełnić funkcję szefa sztabu. W niedługim czasie do grona dowódców okręgu Łódź dołączył wspominany już Zygmunt Walter Jankę jako szef sztabu, odpowiedzialny także za tworzenie struktur wywiadu. Troszkę jakby przyspieszając, skracając, trzeba powiedzieć, że Leopold Okulicki, zagrożony aresztowaniami, musiał opuścić Łódź we wrześniu 1940 roku, oddając już wcześniej dowodzenie wspomnianemu już Juszczakiewiczowi. Kolejnymi komendantami okręgu byli pułkownik Ludwik Krzyżewski Julian, pułkownik Michał Stępkowski Barbara. Dwaj następujący po Okulickim komendanci nie dokonali wielkiego przełomu. Stanisław Juszczakiewicz go ponownie scalił łódzkie struktury konspiracyjne. Dążył też do rozbudowania sieci wywiadowczej, co w znacznej mierze się udało, oraz rozwinął działalność propagandową, m.in. przez polkarz prasy podziemnej. Pułkownik Ludwik Krzyżewski nie odniósł z większych sukcesów. Sztab okręgu Łódź zorganizował w Warszawie, stamtąd przesyłał rozkazy. Po licznych aresztowaniach w Łodzi ustąpił jednak z funkcji komendanta. Zaktywizowanie działalności nastąpiło w czasie dowodzenia pułkownika Stępkowskiego, nie tylko ze względu na zmianę sytuacji politycznej i militarnej. Już w 1943 roku Stępkowski przeprowadził wiele zmian w dowództwie poszczególnych inspektoratów i obwodów. Wydał także szereg zarządzeń zabezpieczających, w których m.in. nakazywał walkę z kontyngentami. Na jego rozkaz przeprowadzono reorganizację oddziałów partyzanckich i patrolów KGB. Bardzo duże znaczenie dla działalności niepodległościowej łódzkiej miały akcje rozpoznawcze sił okupanta niemieckiego. Do zorganizowania sieci wywiadowczej przystąpiono już w pierwszych tygodniach okupacji. Natrafiło to jednak na wiele trudności, ponieważ brakowało wykwalifikowanych wywiadowców, a środowisko niemieckie, jak już mówiłem, było trudne do penetracji. Udało się jednak uzyskać cenne relacje pracowników zakładów zbrojeniowych. Komenda okręgu ZWZHK powołała specjalne komórki obserwacyjne, które dyżurowały w zakładach produkcyjnych, na węzłach kolejowych w Łodzi, Koluszkach, Zduńskiej Woli i Kutni. Obserwowano także z pomocą wprowadzonych informatorów poligon w Monicach pod Sieradzem, sztab 13 Korpusu w Łodzi, a przede wszystkim tak zwane dowództwo wschodnie, czyli dowództwo na wschód Wehrmachtu, Oberost, SPA. Analizowano zwłaszcza sytuację w pobliskich lasach, gdyż już w rejonie Spały Niemcy prowadzili szereg prac budowlanych, m.in. w Konewce, Jeleniu i Glinni. Z czasem łódzki wywiad zdołał przenieść działania także do miast niemieckich i austriackich. Łódzcy wywiadowcy angażowali się w rozpracowanie portów nad Morzem Północnym i Czarnym. Do Londynu posyłano raporty o stanach osobowych poszczególnych jednostek niemieckich, pracach nad szczepionkami, na przykład dla oddziałów walczących w Afryce Północnej i informacje o pociskach V1. Zbierano ponadto dokumentację dotyczącą niemieckich zbrodni popełnionych na Żydach, Polakach i jeńcach wojennych. Od 1943 roku praca wywiadowcza skupiła się na analizie danych o wynikach bombardowań lotnictwa alianckiego, sukcesach Armii Czerwonej i nastrojach ludności niemieckiej. Funkcje propagandowe i informacyjne spełniała także łódzka prasa konspiracyjna, która bardzo się rozwinęła. Początkowo były to spontanicznie powstające tytuły, takie jak Kronika Tygodniowa, Drogowskazy, Polska Podziemna. Po pewnym czasie jednak Okulicki polecił zorganizowanie pisma konspiracyjnego ZWZ. W połowie września 1939 wyszedł pierwszy numer tygodnika Wiadomości Polskie. Pismo ukazało się łącznie w 33 numerach. Było odbijane techniką powielaczową, osiągając nakład zwykły około 100 egzemplarzy. Później bardzo ważny pismo był również biuletyn kujawski, nazywany tak dla zmylenia hitlerowców, aby nie rozszyfrowali, że to jest pismo dla okręgu łódzkiego. Bardzo ciekawą, już nie rozwijając bardzo tego tematu, ale ciekawą działalnością wywiadowczą była tak zwana akcja
N, czyli akcja jakby i dezinformacji, i osłabienia morale niemieckich żołnierzy, sugerująca na przykład za pomocą wydawanych przez konspiratorów pism, ulotek, istnienie antyniemieckiego, antyhitlerowskiego ruchu oporu wśród samych Niemców. Wydawano takie gazety, sugerując, że są to gazety wydawane przez samych Niemców. Stworzono także system fałszywych donosów obywatelskich. Oskarżono animowo Niemcy musieli przekonywać o swojej niewinności. Do urzędów powiatowych i skarbowych wysyłano w ogromnych ilościach fałszywe zeznania podatkowe, wnioski, skargi. Wysyłano też zawiadomienia o niemoralnym prowadzeniu się młodzieży z Hitlerjugend i Bund Deutscher Mädchen. To najczęściej do rodziców młodzieży. Do szpitala wojskowego kierowano na przykład instrukcje do rannych żołnierzy, co należy czynić, aby nie wrócić na front. Wszystko to miało na celu, jak już wspomniałem, osłabienie morale niemieckich żołnierzy. I jeszcze tylko króciutko o działalności zbrojnej. Tak jak powiedziałem, ona była możliwa tam, gdzie były do tego odpowiednie warunki, czyli po pierwsze poza terenami wcielonymi do Rzeszy, a więc Generalnej Guberni. I na terenach, które nadawały się do tego ze względu na zalesienie, na ukształtowanie terenu, czyli generalnie w Piotrkowskim ta działalność została rozwinięta. Działał tutaj oczywiście wspominany już 25 pułk piechoty. Mamy tutaj żołnierzy 25 pułku. Był on właściwie jedyną taką jednostką organizującą na dużą skalę plan akcji burza na tym terenie. Uczestniczył w koncentracji. Jak wiemy, marsz na pomoc walczącej w Warszawie został odwołany, ale 25 pułk piechoty stoczył szereg potyczek z Niemcami i bardzo zasłużył się w walce. Warto dodać, że był wówczas największą zwartą jednostką partyzancką po lewej stronie Wisły. Jego stan w szczytowym momencie rozwoju to 1100-1200 żołnierzy plus tabor cały. Od początku koncentracji do 9 listopada 1944 roku 25 pułk piechoty miał 29 starć z wrogiem, w którym zginęło około 1000 Niemców i 130 partyzantów. Warto jeszcze dodać, że po zakończeniu działań wojennych dzielni żołnierze, chociażby 25 pułku piechoty, czy członkowie sztabu okręgu Łódź spotkały ich represje ze strony komunistycznych władz. Większość z nich trafiła do więzienia, część zapłaciła najwyższą cenę, jak choćby dowódca 25 pułku piechoty Rudolf Majewski-Leśniak, zamordowany w więzieniu Pewno. To tyle, dziękuję bardzo za uwagę. Dodam, że tutaj obecny z nami pan generał Burza jest symbolem represyjności systemu komunistycznego, ponieważ za swoją działalność i w okresie okupacji, i tuż po okupacji niemieckiej, a w związku z nową okupacją sowiecką, otrzymał podwójną karę śmierci, którą na szczęście potem zamieniono na dożywocie, a na fali odwilży i zmian politycznych w 1956 roku opuścił więzienie. Był jednym z takich młodych, ale odważnych dowódców na ziemi piotrkowskiej, który potem był ścigany przez UB. Zresztą, tak jak wspomniał pan doktor, wielu żołnierzy 25 pułku piechoty było represjonowanych. Ja w swoim wystąpieniu wspomnę o jednym, który właśnie był żołnierzem 25, a pochodził tutaj z Pocelowa. Proszę państwa, bardzo proszę teraz o skoncentrowanie się na baladach partyzanckich, które zaprezentuje młodzież liceum.
rozpoczął swoją działalność tej drugiej naszej okupacji sowieckiej powojennej, a teraz drugi utwór. Dziękujemy bardzo.